Już sprawa w sumie załatwiona, tylko że ja znam moje możliwości skoczenictwa. To będę szedł na... Nie, dobra, sprawdzę to. Sprawdzę to, sprawdzę, sprawdzę. Sprawdzę, sprawdzę. Nasłuchuję, czy żaden frajer nie idzie. Nie idzie? Nie idzie. Teraz muszę lepiej rozkminić te baryłki. Rozkminię je save'em. Ale no w ogóle jaka kmina? Czy tam trzeba iść, czy tam nie trzeba? Gorzej jak tam też będzie przejście dalej. I co wtedy? I co wtedy? No nie pamiętam, no tyle to już lat było. Rozkminię baryłki tak. No! To po co ja się wracałem? Czerwona karta potrzebna. No, ale chociaż się pozbyłem baryłek. Wiecie, zawsze coś. Czyli dobrze myślałem, ja to zawsze dobrze kminię. Wiedziałem, że tak będzie. Ja podżampuję sobie, powinienem to przyspieszyć tak w programiku, żeby tak szybko przyleciało, żebyście czasu nie marnowali, ale nie umiem tego robić. Także męczcie się i oglądajcie. Jeszcze trzeba łóżka pofiskać, bo tam gdzieś są te. Ammo. I jakieś tam inne gadżeciki. O, mówiłem. Ja to wszystko pamiętam. Oj, kawy. Jest coś tu jeszcze, jakiś tam chyba harpunik był, czy... No, miotacz harpuników. To jest jedyna pukawa w tej grze, która pyka pod wodą. Tu gdzieś jakoś coś ten się tu czy już się zamkło się już. No wszystko ten, no dobra, pospieszyłem się, no połowę tego odcinka możecie przewinąć chyba. Ale teraz już będzie tylko lepiej. Aj, git jest malinka po prostu. Tak, to jest głęboka rozkmina, bo to jest taki ten. Zjeździk a la Tony Hawk. To wiecie co, bezpieczniej będzie. No i coś tam się pali. O, ale kał, źle wyliczyłem to. Nie było tematu. Nie było tematu. Bo to trzeba zrobić od dupy strony. W sensie, że ja wam pokażę, o co mi chodzi. Ja wam pokażę, ja wam wszystko wytłumaczę. W pierwszej kolejności roll, zjazd i chwyt. Po przesunięciu się delikatnie w prawo, chociaż to nie było konieczne, ale ja lubię tak być po środku w miarę. Robicie szybkie x-owanie, czyli chwytanie się i puszczanie. I teraz jest taka kmina, kurde, szkoda, że się tego nie da przejść, wiecie jak? Także tutaj na środku wymierzasz, biegniesz, skaczesz i już. A tu niestety trzeba się pomęczyć z klucem. Pewnie są ludzie, którzy potrafią zrobić to, jak ja wam mówię, ale ja jestem na to za słaby po prostu. Jak te, ja te klocuszki przesuwałem, że to pykało. To się jakoś tam dało. Te logiczne zagadki to mnie wykończą. Mamy tylko dwa klocki do dyspozycji. Fajnie by było, jakbyśmy dopchali chociaż jednego do samego brzegu. Ja wiem, jak chyba to zrobimy, tak? Już mam kminkę. Trzeba tu go dopchać, no i potem macie w sumie. A, jeszcze jeden w ten.
w to. No tu, o, o właśnie tu gdzie pcha. Już sprawa w sumie załatwiona, tylko że ja znam moje możliwości skoczennictwa. Moje możliwości skoczennictwa znam. Dobry wyraz mi wyszedł. To zrobię to za kurde w Tomb Raiderze pierwszym tak pięknie nie było. Że saving gdzie się chce, a chcesz se save'nąć to se save'nij, nie ma tak. No i wam powiem, że pokazałem klasę. A cóż to czeka na nas na górze? Pukawy w gotowości, że no chodź tu, chodź tu. O idzie, widzicie, widzicie. O, to jest czerwona karta. Aha. I to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie wiem, gdzie się znajduje sekret. To ja wam to pokażę. Ale się nagle muza urwała. O, jak fajnie potrząsło. I tu na samej górze jest skitrany sekrecik. I to wiem. To ja to wiem. To już dawno temu rozkminiłem. To gdzieś powinien. O, jest, jest ten. Srebrny siusior. Obczajcie, jaki kurde. Clear sky. Hop, 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 szybkie x-owanie. Nie masz nacisnąć tak. To chodź tu, no chodź tu, nikogo tu nie. A nie, tam było wyjście. No i to wyjście będzie dobrym wyjściem. Woda jest, jest. O, wajcha jest. No, bo wróciliśmy tam, wiecie. No ja wiem, gdzie wróciliśmy. No do punktu wyjścia. Ta wajcha chyba otwiera ten sekret z tym, ze świdrem. Ale to zaraz obczajmy, czy oby na pewno się nie mylam. Już słysz. Ta. To tu otwiera się. Jest ten. No łapaj, 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 Croft. Postaraj się. No i mamy dwa sekrety. No to wam powiem, że dzisiejszy odcinek, dzisiaj ta mapa jest na kocie. Dwa sekrety. Zaraz się uduszę, to też będzie kocurska akcja. Chyba, że zdążę, chyba, że zdążę, chyba, że zdążę. Ale powinienem, nie? No, może już trochę bieda się robi. Ale się zakończyło wszystko happy endem. Panna Croft weźmie sobie. A małą, bo dużych mamy dużo. I teraz wracamy tam, skąd przyszliśmy. W sensie, że ten. No tu, o. Tu robię wjazd na bezczela. Teraz czekajcie, czekajcie. Po prawo, po lewo. Po prawo byliśmy. Teraz po lewo beczułek już nie ma, także już jeden problem jest rozwiązany. Ziomeczki śpią. I zaraz sieknie red carda. I będzie git malinka. No jak pięknie. Dobra. Jeszcze jeden by siortał kolejny. A się nie zjorką, że jestem, ale nie chcę tego. O, szczypy, po. Nie lubię, jak mnie tak wiecie, znienacka, no nie? Ty się nie spodziewasz, a tu typek i masz możliwość zdechnąć, ale. Ale ja się trzymam, przyciąłem się coś. Dobra. No daj mi tą apteczkę. Ja sobie od razu je użyję. Nie, tam strać na małe, duże są lepsze. Małe to może tak od razu wiecie, na śniadanie sobie zjeść. Wycofaj się, no wycofaj się. No wycofaj się. No Lara się tam trochę zblokowała, ale już jest wszystko pod kontrolą. Wkurza mnie ten wyjazd, bo tu flary leżą. A czasem używam, znaczy używam w sumie tego, jak mi się guzik pomyli, bo rzadko używam w prawdziwych ciemnościach. No, miałem być fajny, wyszło jak zwykle.
Wkurza mnie ten alarm, jak słyszę te wycie, to się wkurzam, no co ja wam poradzę. Tego ziomeczka to chciałem porozmawiać, aby mi dał to, co tam ma, amunicję do shotguna i tylko amunicję do shotguna. A tu możemy sobie poprzezywać trochę klocka. Jakiś guzik był czy coś. No, dalej nie damy rady, to teraz musimy zrobić odwrót, odskok. Bo wiecie, jest taki ból dupy, że tu nie ma wody, a jak tu nie ma wody, no to... To nie ma wody. I nic z tym się nie zrobi. A nie, to chodzi o coś zupełnie innego. Tak teraz sobie zaczynam przypominać, jak przez mgłę. W ogóle fajny jest ten etap. Już wam mówiłem, że lubię te etapy rzekomo wodne, gdzie woda jest rzadko. Jakiś guzik? Nie, to nie chodziło o guzik. Chodziło o bardziej szczytny cel. I teraz tak. Tu tak. Nie ma guzika, nie ma. Tu trzeba się zblokować o barierkę, skoczyć w bok i wtedy to wam przynosi dodatkowe korzyści takie, że macie dalej do przejścia. No, chwytnij się. I tak, myślę, że po co ja to wszystko... czujecie numery, nie? Tam na górze, właśnie, tylko nie wiem, czy z miejsca, czy ze skoku, rozkos, dole, opłyk, cyk, chwyt, wszystko gra i brzęcz. Zawsze tu z miejsca, tylko pod jakim kątem wymierzyć skok, żeby był adekwatny do moich umiejętności. Na pewno nie pod takim. A ten już będzie dobry. Pukawki trzeba przygotować, bo coś tu już... A bysior jest! Ten shotgunowiec. Było, minęło. Jaki masz prezencik? Amunicję to ty wiesz gdzie zesać. Ty mi pukawę daj lepiej. Prawdziwego shotguna. No i tak. I tu można sobie tą zieloną kartę wsadzić, ale... Słuchajcie, no jest mały mankament, bo nie mamy zielonej karty. Ale zrobiliśmy przelewkę wody. Co uważam za ogromny progres. Dlatego, że teraz trzeba wrócić. Na przelewanie wody to jest naprawdę coś. Ja myślałem, że się uda tak, że ona skoczy na... Dobra, no nieistotne. Lara, wpierdzielaj się tam. Zapamięci save'a, sięgniemy szybkiego... Powinien być quick save, ale jak na memory card ci szybko zapiszę, jak to wolno chodzi.